Zaczynamy program Gościniec Radia Września. Dziś moim i Państwa gościem jest prezeska Fundacji Dzieci Wrzesińskich, Lila Apylak. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Pani prezes, w najbliższą sobotę organizujecie kolejne charytatywne wydarzenie, z którego dochód ma pójść dla osoby potrzebującej. Znanej już i na antenie dużo mówiliśmy. Chodzi o Marcina Powroźnika. Tak, dokładnie. W sobotę 8 stycznia organizujemy, właściwie Fundacja jest współorganizatorem koncertu charytatywnego, którego całkowity dochód z sprzedaży biletów, z licytacji, a również datków do puszek będzie przeznaczony na kolejne rehabilitacje Marcina Powroźnika. Przypomnijmy, że Marcin uległ wypadkowi samochodowemu i potem potrzebuje pomocy w rehabilitacji i to już trwa ponad rok. Prawie że 2 lata będzie, bo uległ wypadkowi w marcu 2 lata temu i konieczna jest codzienna rehabilitacja, ale także rehabilitacja w specjalistycznych ośrodkach rehabilitacyjnych, a ta rehabilitacja kosztuje bardzo, bardzo sporo. No nie jest to tajemnicą, że właśnie takie usługi medyczne to jest często ponad siły takiej zwykłej rodziny. Niedawno zakończyła się jedna z akcji charytatywnych, to był bazarek charytatywny na rzecz Marcina Powroźnika. Państwo organizują koncert we Wrzesińskim Ośrodku Kultury. Tak, dokładnie. Koncert odbędzie się właśnie wokół we wrześniu, 8 stycznia, powtarzam i zapraszam wszystkich Państwa. Pomysłodawczyniami tego koncertu charytatywnego są współpracownice, właściwie klientki pana Jacka Powroźnika, czyli taty Marcina, które słysząc informacje właśnie o stanie Marcina, postanowiły zrobić taki koncert charytatywny i wszystko, co znajduje się w programie tego koncertu, właściwie to jest ich pomysłem, ich zamysłem. My jako fundacja tutaj pracujemy tylko nad taką stroną techniczną i opracowaniem tego w naszym mieście we wrześniu. Rozumiem, że pełnicie pieczę nad tym, żeby te pomysły pań przekuć w to, żeby to wydarzenie doszło do skutku. Dokładnie. Wszystko staramy się dopinać na ostatni guzik. Mamy sporo wolontariuszy, którzy będą nam pomagać przy tym koncercie. Także bardzo Państwa zapraszam. Co będzie się działo i czy wejście na koncert to jest kupno jakiejś cegiełki, czy na miejscu licytujemy dopiero gadżety? Aby wejść na koncert, można zakupić bilety i one są wejściówkami. Bilety wstępu, które są sprzedawane we Wrzesińskim Ośrodku Kultury, cena biletu to 50 zł i to jest taka jakby cegiełka właśnie, która będzie przekazywana na konto na rehabilitację Marcina. Oprócz tego mamy w planie występ słynnego, sławnego zespołu Żuki, który gra muzykę, piosenki Beatlesów. Czyli rock and roll. A jak wiadomo, rock and roll potrafi porwać się do zabawy. Także wszystkich fanów Beatlesów, rock and rolla zapraszamy. Oprócz tego planujemy 3 takie sesje licytacji. Będą to takie licytacje podzielone na tematy. Tematy, gdzie będzie można licytować udział w szkoleniach tańca, bo będą też pokazy tańca organizowane przez Ita Polo Dance. Dlatego też oprócz tego, że będzie pokaz, będzie można wylicytować lekcje pokazu czy nauki tego tańca. Czyli takie kilka licytacji właśnie typowo takich dla tych, którzy lubią tańczyć. Później mamy kilka licytacji gadżetów i koszulek olimpijczyków z Tokio 2020. Zachęcamy tych, którzy są fanami sportu olimpijczyków do licytowania. A także ostatnia taka sesja licytacji będą to grafiki Marii Piekarz-Gowarzewskiej, prace fotograficzne Małgorzaty Masarz, ale także sesja fotograficzna właśnie w wykonaniu pani Małgorzaty Masarz. Wiem, że ta sesja ma być w plenerze, czyli pewnie w takim okresie cieplejszym. Zachęcamy też do licytacji właśnie tej sesji fotograficznej, dlatego że to jest wspaniała fotografka znana w całej Polsce. Będziemy mieli pamiątkę tak naprawdę do końca życia. Dokładnie. A jednocześnie patrząc, ile takich zdjęć wrzucamy na media społecznościowe, będzie się można pochwalić. Dokładnie. Jeżeli Państwo znacie właśnie zdjęcia pani, to są to takie niespotykane ujęcia, przepiękne, dlatego też zachęcam do licytowania tej sesji fotograficznej. Przypomnijmy jeszcze raz takie techniczne rzeczy. Koncert odbędzie się w najbliższą sobotę.
Tak, koncert odbędzie się w najbliższą sobotę, czyli 8 stycznia we Wrzesińskim Ośrodku Kultury. Od dzisiaj, właściwie to już od kilku dobrych dni, można kupować bilety w cenie 50 zł. Cały dochód ze sprzedaży biletów przechodzi na rehabilitację Marcina. Zapraszamy wszystkich, czyli przyjaciół, znajomych, kolegów, koleżanki, tych, którzy lubią właśnie rock'n'rolla, tych, którzy interesują się sportem, tych, którzy lubią wspaniałe sesje fotograficzne. Wszystkich zachęcamy do udziału w tym koncercie. I godzina jeszcze, bo to też ważne, godzina rozpoczęcia. Godzina 16, czyli prawie wspaniała popołudniowa godzina. Zapraszamy wszystkich. I zostanie nam jeszcze sobotni wieczór, żeby cieszyć się z tego, że wspomogliśmy kilkoma złotówkami i wygraliśmy fajną licytację. Dokładnie, a myślę, że rozpoczynając nowy rok, warto pamiętać o tym, żeby rozpocząć go dobrze. A myślę, że dobre rozpoczęcie roku to jest właśnie pomaganie innym. Zachęcamy Państwa do tego, żeby otworzyć swoje serce i portfela i pomóc Marcinowi Powroźnikowi w powrocie do zdrowia. A moim i Państwa gościem była dziś prezeska Fundacji Dzieci Wrzesińskich, Lila Pylak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. 93,7 Radio Wrzesień. Najlepsze, polokalne.